Cześć, witamy na kanale Just Freestyle. W dzisiejszym odcinku odcinek zapowiadający dość nową serię na naszym kanale i myślę, że na polskim YouTubie. Ze mną jest ciekawy gość, freestyler, a zarazem magister fizjoterapii Jacek Chlebowski. Witam. Cześć Jacek. Witam. Znamy się z Jackiem już od paru dobrych lat, trenowaliśmy razem freestyle. Jestem po prostu rehabilitantem i naprawiam ludzi. Jacek naprawia ludzi od strony fizycznej i wpadł na taki pomysł, byśmy stworzyli właśnie serię filmów na temat najczęstszych urazów we freestyle, które powstają, jak je zapobiegać nim, jak je leczyć, żeby nie pozostawać ich samych sobie, ponieważ to samo się nie wyleczy. Trzeba się zgłosić właśnie najlepiej do fizjoterapeuty, który zajmuje się rehabilitacją sportową czy ogólnie fizjoterapią. Urazy najczęściej zaniedbywane mogą później skutkować większymi urazami i większymi problemami. A po co, jeśli można je po prostu od początku do końca wyleczyć i później normalnie cieszyć się i trenować dalej fitness. Tak. Mamy świadomość też, że czasem nie ma możliwości jakiejś większej, żeby pójść do fizjoterapeuty, albo nie macie finansów, albo również nie macie jakiejś większej wiedzy na temat jakichś urazów. Więc po to powstaną te filmiki, które zobaczycie w następnych odcinkach, by pomóc freestylerom z ich urazami, z ich problemami z ciałem. No i przede wszystkim na początku napiszcie teraz w komentarzu, jakie najczęstsze urazy u was powstają podczas treningów, podczas występów. Ja postaram się oczywiście na wszystkie odpowiedzieć, wyjaśnić wam. Oczywiście możecie też oczywiście pisać do mnie, ale postaram się naprawdę odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Tak, właśnie. Dodajmy, że jesteśmy w gabinecie Jacka w MTS Struzik Terapii w Legnicy. Jeśli jesteście z okolic albo chcielibyście przebyć całą drogę przez całą Polskę do Jacka, by fizjoterapeuta, który jest freestylerem, wyleczył was, to wpadajcie, Legnica, ulica Fabryczna 22. Wracając do filmików, które będziemy tworzyć, tak jak Jacek powiedział, napiszcie w komentarzu uraz, który wam doskwiera, który nie wiecie jak wyleczyć, i my w następnym odcinku rozpoczniemy od omawiania danego urazu, będziemy mówić jak mu zapobiegać, jak go leczyć. No i co? Mamy nadzieję, że będziemy mieć tutaj wielu zdrowych, sprawnych freestylerów. Może na ten moment, skoro mamy już ciebie tutaj i już rozpoczynamy ten odcinek, to może zadam ci pytanie. Jak w ogóle dbać o to zdrowie? W ogóle co robić, by zapobiegać kontuzjom? Bo freestyle to jest taki sport kontuzjogenny. No po prostu mnóstwo tych urazów jest, czy to w nogach, w lędźwiach, w stawach skokowych. Zgadza się. Jak w ogóle zapobiegać? Co robić z tym ciałem, by nie mieć tych urazów? A jeśli już są, to co robić z tym ciałem? To znaczy tak, jeżeli jakiś uraz się w ogóle przytrafi, czy podczas treningu, czy podczas na przykład jakiegoś występu na żywo, jeżeli to nie jest uraz taki, który kompletnie dyskwalifikuje was z dalszej gry, to i tak od razu trzeba udać się albo do lekarza, albo do właśnie fizjoterapeuty, czyli do mnie. Ja takie urazy z freestyle'u znam najlepiej, bo też parę przebyłem przez te parę lat, które grałem. Znam je też oczywiście z opowieści innych freestylerów. Naprawdę warto się zatroszczyć o swoje zdrowie, bo czasami takie urazy właśnie prowadzą później do gorszych kontuzji, które się będą ciągnęły latami. A po co, jeżeli można to wyleczyć i załatwić sobie po prostu w szybszym tempie i później wrócić do swoich ukochanych treningów? Można leczyć to na wiele sposobów. Kontuzji jest sobie oczywiście też wiele. Najczęstsze, które się zdarzają, to na pewno stawy skokowe, skręcenia, stłuczenia, oczywiście kolana, zerwane więzadła. Oczywiście też najczęstsze takie newralgiczne miejsce to są pachwiny. Mięsień gruszkowaty, czworoboczny lędźwi, to są mięśnie, o które warto dbać, o które warto ćwiczyć. Są specjalne zestawy, treningi, które w wyizolowany sposób po prostu będą ćwiczyć te mięśnie, żeby je powzmacniać. Ponieważ słabe mięśnie na pewno nie dadzą wam dobrych efektów w treningu. Pierwsze, będziecie się szybko męczyć. Mięśnie nie pozwolą wam na dalsze treningi, będą bóle, które po prostu dyskwalifikują was później z naszych treningów, z zawodów,
których jest dość sporo w Polsce, na które oczywiście pewnie chcielibyście pojechać. Można też, oczywiście oprócz treningów, najważniejsza też dieta. O diecie też trzeba pamiętać, suplementy najlepiej naturalne, które wspomagają wasz metabolizm, ponieważ jeżeli jest spowolniony metabolizm, mięśnie nie będą po wysiłku metabolizować kwasu mlekowego, który was na pewno opóźni w treningach. Oczywiście o tym wszystkim szerzej opowiem później, ponieważ każdy oczywiście freestyler ma jakby swój tok ćwiczeń, swój tok treningu. Trzeba to dopasować do siebie. Jeden się męczy szybciej, drugi wolniej, to też trzeba brać pod uwagę. Każdy ma inną regenerację. Zgadza się. I to jest właśnie to, że każdy... są ogólne na przykład diety, które można stosować, ale trzeba też brać pod uwagę indywidualne swoje predyspozycje, które oczywiście fizjoterapeuta też powinien dobrać. Suplementację, dietę, ćwiczenia. No, a jeżeli się już przydarzy uraz oczywiście, no to sposób leczenia. No dobrze. No to więc to było pokrótce. O czym będziemy rozmawiać w następnych odcinkach, raczej o czym będzie wam Jacek przedstawiać, bo tu jest fachowa wiedza, ja będę raczej manekinem, który będzie pokazywać wam części ciała. No i tak jak mówiłem, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wyleczyć jakiś uraz, co wam doskwiera, napiszcie w komentarzu, my to uwzględnimy. No i myślę, że już teraz zapraszamy was na następny odcinek, który będzie właśnie na tej playliście, playlista Zdrowy Freestyler. Zapraszamy do pisania komentarzy, jak mówił Michał, ja naprawdę postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania, wszystkie jakieś wasze wątpliwości. Jeżeli ktoś już ma jakiś uraz, zapraszam do MTS Struzik Terapii na leczenie do nas. Robimy kompleksowo wszystko i jeżeli macie tylko chwilę, oczywiście przy urazach tak powinno być, że powinniście się zgłosić. I zapraszamy. No i tyle. No i pamiętajcie, po prostu trenujcie.